Dzień dobry, u was też tak zimno. Witam was w niedzielę. Piękne słońce jest, ale minus miliard. Chciałam wstać o 10, nie udało mi się, to było do 3, oglądałam serial. Zaczęłam serial This is Us, który polecała Laura Ogrodowczyk, Reklam Princess i Service Spoko. Także pozdrowienia dla Laury. I robiłam też porządki na telefonie przy tym, więc siedziałam chyba ze 4 godziny wczoraj. Obejrzałam 5 odcinków naraz. No i nie udało mi się wstać o 10. Ale dobra, wstałam o 11, więc tego też się trzeba cieszyć. I jedę na siłkę i was zabieram ze sobą, bo jedę na nową siłkę. Jak wiecie albo nie wiecie, zamknęli moją siłownię, do której chodziłam od 3 lat. Jest mi bardzo przykro i teraz muszę znaleźć jakąś inną, więc jadę na trening próbny do jednej z poznańskich siłowni, do Bałtyku, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tam jest podobno piękny widok, tam jest dość drogi karnet i godziny otwarcia są takie, że nie do końca mi to pasuje, nie jest całodobowa i tak dalej, więc jadę zbadać, czy jest fajnie, czy warto, czy te minusy redukują. Czy plusy redukują minusy i zobaczymy, więc idę się trochę spocić. Ostatni raz byłam w środę, więc słabo, w piątek nie poszłam, w sobotę nie poszłam, bo jakoś nie było kiedy i w ogóle. Więc mamy niedzielę, idę. A w tym słońcu, siedząc na przystanku, powiem wam hit dzisiejszego poranka. Jak wiecie, specjalnie wstałam, żeby jechać na siłkę i wiecie, co się okazało? Na siłkę, na którą pojechałam, o której wam mówiłam, okazało się, że do końca lutego były darmowe wejście, a teraz mają już tyle zainteresowanych, że już nie ma darmowych wejść. Jednorazowe wejście kosztuje 50 zł, więc oczywiście na to nie przystałam, no bo to jest, nie wiem, połowa ceny karnetu miesięcznego, więc nie pojechałam i mówię, dobra, to pojadę na tą drugą, bo ona jest 24 godziny na dobę, na pewno rejestracja jeszcze jest i w niedzielę jest nieczynna, w sensie można wejść, jak się ma bilet, ale nikt nie siedzi w recepcji w niedzielę. I wracam do domu, nie zrobiwszy treningu, odwiedziwszy dwie siłownie. Fajnie, że mam chociaż Kindla i w słońcu na przystanku czytam książkę, ale jestem załamana. Bo serio, wstałam rano, ubrałam się, na szczęście nie jest tak zimno, ale żeby iść na siłkę i nie weszłam na żadną. Po cudownym sukcesie i poranku na siłowni przyjechałam do domu i dawno nie robiliśmy pancake'ów i trochę się z nimi zmagałam, bo trochę zapomniałam proporcji. W każdym razie tu jest twaróg, białko jaj i odżywka białkowa. I one były trochę na patelni z olejem kokosowym robione, to jest polewa z białka i banan. No i zobaczymy, czy będą dobre. Oglądaliśmy teraz, słuchajcie, Better Call Saul. Zaczęliśmy i chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że kończę książkę tą księżniczka z lodu. Jest bardzo spoko, zostało mi jakieś, poczekajcie, 5%. Ja chciałam wam pokazać, że od przyjaciółek dostałam na urodziny taką książkę, której nie znałam, nigdy jej nie widziałam. Rób codziennie jedną rzecz, która da ci blasku i powiem wam, że jest strasznie spoko. W sensie ja nie czytam jej tak po kolei, strona po stronie, tylko sobie tak otwieram tak i czytam sobie jakąś złotą myśl na dzień. Sporo z tych rzeczy wiem i są dosyć oczywiste, ale czegoś się można też dowiedzieć i zainspirować się i może jakoś postanowić coś dzięki tej książce, także spoko, czytam sobie ją. Teraz chłopaki na mnie czekają, bo jedziemy do Lidla po zakupy na obiad, więc spadam. Dobra, i jesteśmy po shoppingu. Patrzcie, ile zakupów. Co wam mogę pokazać? To. I to jest na pizzę. Patrzcie to. I to jest z pesto bazyliowym i z cebulką w środku. Fajne, co? Co jeszcze mamy, Michał? Fajne. O! Ukochane ciasteczka, one są pyszne, z migdałami. Frytki z batatu. I patrzcie, tydzień włoski. Byliśmy w Lidlu i słuchajcie, patrzcie, udało nam się zebrać te naklejki za zakupy, bo zrobiliśmy znowu takie większe, że wiecie, mięso na 3 obiady i tak dalej. I strasznie fajnie, bo widziałam na YouTubie, że ta książka się odbiera. Jedz zdrowiej i fajnie. Bo w sumie, no teoretycznie za darmo z tych punktów mamy tę książkę, także przy najbliższej wizycie ją odbierzemy z Lidla. Dzisiaj na obiad wlatuje coś takiego, Michał wypatrzył w Tesco, nie? I tak to wygląda. I dodaliśmy tu czerwoną paprykę, pieczarki, cebulkę, no i kurczak. I to, no i zrobimy to z ryżem. No zobaczymy. I tak prezentuje się już z ryżem. Pachnie, powiem wam, całkiem ładnie, ale Michał już zjadł trochę i mówi, że mogło być bardziej wyraziste, a w sumie ten sos tak intensywnie wyglądał, taki ciemny. Ale spoko, kolejna nowa propozycja. Mamy koło 22, jeszcze nie zebrałam się za pisanie licencjatu, bo napisałam wstęp półtorej strony kilka dni temu, a do połowy marca muszę oddać pierwszy rozdział i oczywiście za to nie zebrałam, tylko czytam książkę. I robimy właśnie kolację, robimy takie chrupkie pieczywo a la waza. Na to tuńczyk w sosie własnym i pomidor albo ogórek konserwowy
że było na ciepło takie a la kanapeczki, zaraz wam pokażę, są w piekarniku i tu chciałam wam pokazać, wczoraj przyszła do mnie przesyłka, przyszła no, zamówiłam to, przyszła i to jest, słuchajcie, jak mówiłam wam, że na święta dostałam butelkę filtrującą Birita od Michała, którą noszę na siłownię, że nie muszę targać ze sobą wody, tylko biorę pustą butelkę i tam napełniam, no to co jakiś czas, niestety trzeba wymieniać filtry w niej i właśnie takie zamówienie zrobiłam dla zaciekawionych, 3 filtry na Allegro z przesyłką 52 zł, także no, nie za tania ta zabawa, no ale gdzieś na 3 miesiące mam znowu spokój, ale szczerze mówiąc za takie krążki, takie papierowe, tekturowe, no się śmieję, ale filtrujące 52 zł trochę mnie bolało, no ale także to tak z przesyłek, normalnie unboxing. Nie no, dwa, ja mam swojego tuńczyka i mam swojego tuńczyka, smacznego. I słuchajcie, mamy 23.10, my zjedliśmy te kanapki, trochę posiedzieliśmy, pogadaliśmy i ja, słuchajcie, robię chodakowską, da to cel, mój ulubiony trening, zrobię go 2 razy, to będzie 50 minut, przy tym oglądam sobie szafę, mocny vlog i jeszcze inne filmy mam ustawione, żeby sobie leciało, żeby mi się przyjemniej cieczyło, bo niestety nie ogarnęłam tej siłki, no bo jak wiecie, się nie dostałam na nią. A wiem, że jutro też nie będę miała czasu iść na siłkę i niestety we wtorek też nie. Bo po prostu wiem, jak mam zaplanowane dni i nie będzie opcji. Więc dopiero w środę chyba mi się uda, więc masakra, mam tak zawalony jakoś ten... W sensie fajnie, bo mam fajne plany, ale no nie będzie kiedyś na siłkę. Więc dzisiaj muszę zrobić koniecznie tą chodakowską, więc przed snem nie ma opcji. 50 minut treningu, potem prysznic i do spania, jutro pracka. Także z wami się dzisiaj żegnam, bardzo dzięki za oglądanie, już się wam nie pokazuję, bo wyglądam fatalnie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaczki!